każdym razie, dobra, zaczynamy. Proszę napiszcie na czacie, czy są jakieś nowe osoby, które jeszcze nie są w programie w ogóle w Skyway. Bo mam dla Was też dzisiaj bardzo ważne informacje, które są związane z tym, że Skyway bardzo przyspiesza, czyli po prostu to oznacza, że właśnie powinniśmy się cieszyć. Aha, jestem w programie, ale jestem tutaj pierwszy raz. Okej, dobra. Więc tak, dzisiaj przed chwilą tutaj dostałam dopiero informację, że 29 listopada w miejscowości Morina Gorka, czyli tam, gdzie jest budowana ta kolejka na Białorusi, rusza już jakby taki pierwszy prototyp, czyli pierwsza taka kolejka, tak? To jest oczywiście dopiero jakby no prototyp, ale już zapraszają też osoby, jeżeli ktoś chce, będzie można się po prostu już takim prototypem po prostu przejechać. To jest na Białorusi i to jest dla nas, że tak powiem, bardzo ważna informacja. Oczywiście to jeszcze nie oznacza, że cała ta kolejka, wszystko tam zostało dokończone na tej Białorusi, ale już oznacza to, że jest bardzo duży postęp, no po prostu powinniśmy się tutaj tylko i wyłącznie z tego powodu cieszyć. Druga ważna informacja, tutaj zanim zaczniemy prezentację, jest taka, że po prostu w marcu 17, bodajże marca 2017 roku, znaczy chyba nie wiem, czy tam była podana data konkretna, no w każdym razie marzec 2017 roku kończy się sprzedaż udziałów, tak? Czyli to wszyscy powinni na ten temat być świadomi, że tak naprawdę mamy bardzo mało czasu, no ponieważ, który dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy 21 listopada, czyli to oznacza, że naprawdę warto po prostu zabezpieczyć się i kupić te udziały po prostu wcześniej, żeby potem nie było, że koniec jest sprzedaży udziałów. Potem być może będzie otwarta możliwość kupna tych udziałów dla korporacji, czyli dla takich większych firm. Ogólnie, tak jak mówiłam, jest to bardzo, bardzo dobra informacja dla nas, jako dla prywatnych inwestorów, także no, po prostu powinniśmy w tym momencie już się tylko cieszyć. Oczywiście te informacje, które tutaj podałam, no to jeszcze nie oznacza to, że cały projekt już wypalił, także już dostaniemy nasze pieniądze i tak dalej, no bo to jest dopiero po prostu pewna faza, została tutaj zrealizowana, tak, faza, no może złe słowo, pewien etap po prostu projektu został zrealizowany, rusza prototyp, i już jest wyznaczony termin sprzedaży udziałów, znaczy nie sprzedaży, tylko zamknięcia sprzedaży udziałów dla prywatnych osób takich jak my, czyli to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej celu, a potem jak zostanie otwarta sprzedaż udziałów dla korporacji, czyli dla takich większych inwestorów, no to może naprawdę wszystko znacząco przyspieszyć. Sam prototyp na Białorusi, jeszcze będziemy za chwilkę o tym mówić, ma być ukończony do końca 2016 roku. Nie, przepraszam, do końca 2017 roku. Tak, tak, tak. Cały prototyp ma być ukończony do 2017 roku. A w tej chwili no, mamy już po prostu taką część pewną zbudowaną i tego 29 listopada, czyli praktycznie no, to jest za 8 tutaj dni, już będzie można się przejechać taką pierwszą kolejką. Czyli to jest bardzo dobra informacja. W tym momencie, dobra, tutaj zrobimy takie wprowadzenie krótkie, bo może są osoby, które nie wiedzą w ogóle o co chodzi i z jakich powodów tutaj się tak tutaj cieszę i cała grupa zresztą się cieszy. W skrócie tylko powiem tutaj, na czym polega ten projekt. Ogólnie jest to projekt, który wychodzi wielu potrzebom naprawdę na całym świecie, ponieważ tak naprawdę 90% ludzi z tej planety potrzebuje technologii Skyway, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. No ponieważ dzisiaj, no nie ukrywajmy, duże miasta są przepełnione, ludzie poszukują takich rozwiązań, które pomogłyby im przede wszystkim zaoszczędzić czas i do tego, żeby ważne jest to, żeby ta komunikacja oczywiście była bezpieczna. Przykładowo w Ameryce prowadzono już takie badania,
czy chcieliby Amerykanie, aby była taka, no można tak to ująć, powietrzna gondola, która będzie przewozić ich na przykład z Manhattanu na Brooklyn i w tym momencie będą mogli ominąć nowojorskie korki, ale nie tylko oczywiście tutaj o wyminięcie korków tutaj chodzi, bo to by byłoby tak naprawdę trywializowanie tematu. Chodzi o to, że po prostu ta technologia Skyway, strunowa kolejka nadziemna jest dużo tańsza niż budowa autostrad oraz metro. Jest również dużo bardziej ekologiczna oraz, jak też mogliśmy znaleźć informacje w broszurze, na międzynarodowych targach transportu, na których firma się wystawiała, jest również zabezpieczona na przykład przed terrorystami, czyli ma specjalne zabezpieczenia. I teraz tylko kilka takich krótkich faktów dla osób, które może tutaj są pierwszy raz, nie wiedzą o co chodzi. Wysokość tras takiej kolejki jest planowana na 5 do 10 metrów nad powierzchnią Ziemi, czyli w sumie jakoś tak wysoko to nie będzie. I dla porównania koszt budowy 1 kilometra trasy Skyway to jest do 5 milionów, a na przykład taka autostrada, którą tutaj politycy tak nam budowali w Polsce tyle tutaj lat, no to kosztuje 10 do 15 milionów dolarów. Z kolei metro, no to już naprawdę są bardzo duże koszty, ponieważ 1 kilometr metro, no to jest 50 milionów dolarów, tak? Czyli sami widzimy, że to są bardzo duże koszty. A taki Skyway jest przede wszystkim dużo tańszy i no, też dużo szybszy, nie ukrywajmy, tak, ponieważ może jechać z prędkością nawet 500 km na godzinę, czyli jest to w sumie zawrotna prędkość, ale przy tym wszystkim jest również bardzo, bardzo bezpieczny. Też oczywiście tutaj ciekawostka, podobną kolejkę w tej chwili buduje już Tesla, to może pewnie znacie tą firmę, ale oni mają po prostu dużo droższą tą kolejkę, praktycznie 10 razy droższą, więc tutaj Skyway, że tak powiem, wodzi prym. I tak jak mówiłam tutaj przed chwilą, tak, budowa już została rozpoczęta na Białorusi. Tak jak mówiłam tutaj, prototyp ma zostać ukończony w roku 2017, ale najnowsza wiadomość jest taka, że już 29 listopada tego roku będzie można przejechać się też taką kolejką, ponieważ już pewną część tutaj tego prototypu zrobili, tak? Czyli to jest też dla nas informacja, że oni tam jednak nie próżnują. Te filmiki, które się pojawiają na YouTubie, można sobie obejrzeć pracę. To nie jest tak, że to jest wszystko na pokaz, tylko de facto no, już to naprawdę działa i będzie można się tym przejechać, tak? Oczywiście, no, jeżeli ktoś ma tutaj możliwość, żeby się przejechać do Białorusi, no to można będzie nawet to sprawdzić osobiście. I tak samo w Australii już również jest zbudowany prototyp, ma zostać on ukończony w roku 2018. Cały czas, jak mówię, podpisywane są tutaj umowy z kolejnymi zainteresowanymi krajami, ale oczywiście nie ukrywajmy, że jeżeli przykładowo taka Unia Europejska miałaby w ten projekt zainwestować, no to oczywiście oni też chcą coś zobaczyć, tak? Czyli chcą zobaczyć jakiś prototyp. Projekt ten jest już rozwijany przez ostatnie 39 lat, czyli tak naprawdę tylko ty decydujesz, czy chcesz w tym uczestniczyć i czy chcesz tutaj zarabiać, tak? Bo oczywiście skupimy się na tej prezentacji również na możliwościach zarobkowych, w jaki sposób będziesz tutaj mógł osiągnąć nawet stały dochód pasywny z tego projektu, ponieważ w dalszym etapie są planowane miesięczne dywidendy tylko z tego tytułu, że posiadasz udziały tej firmy. Czyli tak naprawdę taką propozycję składa bardzo niewiele programów zarobkowych, a tutaj mowa jest również o udziałach dożywotnich. Czyli z samego tego tytułu, że teraz zainwestowaliśmy w te udziały, teraz, kiedy jeszcze ten projekt tak naprawdę nie jest taki rozpoznawalny, kiedy tak dużo jeszcze podmiotów międzynarodowych w nim nie uczestniczy, no to w tym momencie właśnie teraz my mamy swoją szansę i tylko po prostu wystarczy ją wykorzystać. Jeżeli w Polsce, w TVN czy w Polsacie pojawią się na przykład informacje o tej kolejce, może już być za późno, tak? Na udaną inwestycję, ponieważ no, tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, najnowsza informacja jest taka, że sprzedaż udziałów ma się zakończyć w marcu 2017 roku, czyli stosunkowo blisko, no bo
za chwilę będą święta, będzie Sylwester, a potem już wiadomo, zostały jeszcze praktycznie 2-3 miesiące. Teraz jeszcze tylko powiem, jeżeli ktoś tutaj nie zna właścicieli, Anatolij Junicki, jest to generalnie dla mnie geniusz, osoba, która wynalazła 140 tutaj wynalazków, no to jeżeli ktoś taki za tym stoi, no to ja uważam, że jest to osoba godna zaufania. Też z jedną osobą rozmawiałam i powiedziała mi, że dlaczego ten biznes wypali, dlatego że Anatolijemu dobrze z oczu patrzy. No oczywiście to nie może być argument, ale też no, uważam, że jest to naprawdę osoba, która wie, co robi. I jeżeli, no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś robi coś przez 40 lat, to zrobi wszystko, żeby uwieńczyć to dzieło po prostu takim efektem, jaki wcześniej był zamierzony, no ponieważ no, jeżeli ktoś by poświęcił na coś tyle lat swojego życia, to naprawdę będzie chciał to doprowadzić do końca i to znaczy, że jest to osoba bardzo, bardzo zdeterminowana, która zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel, tak? Oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa. Akurat Anatolijego, tak to się odmienia, nie poznałam osobiście, ale już tutaj Wiktor Baburin, poznałam go osobiście. Jest to osoba, która się właśnie zajmuje ekotechnoparkiem na Białorusi. I następnie mamy Roda Huka, również poznałam osobiście. Jest to osoba, która zajmuje się właśnie budową tego prototypu na Australii. I jak sam powiedział, to akurat na żywo, miałam przyjemność go posłuchać, powiedział, że tak naprawdę misją jego jest, żeby zbudować taką kolejkę od Melbourne do Sydney, ponieważ w tej chwili, żeby przejechać tak naprawdę bardzo dużą odległość pomiędzy tymi miastami, to zajmuje to 9 godzin, a jeżeli byłaby taka kolejka, no to by po prostu to wszystko bardzo przyspieszyło. No i nie ukrywajmy, że Australia też to jest wiele terenów zielonych, więc po prostu w tym momencie by nie niszczyć taka kolejka też bogactw naturalnych, tak, jakichś pastwisk i tak dalej. Tutaj chciałam tylko jako potwierdzenie, że tak naprawdę wiele osób jest zainteresowanych tym projektem i inwestują naprawdę osoby, które mają jakieś po prostu już jakby tutaj osiągnięcia wymierne w dziedzinie tutaj czy polityki, czy ekonomii, liderzy partii różnych inwestują. Więc to też tak nie jest, że po prostu inwestuje w to nie wiadomo kto. Też tutaj osoba dzisiaj na czacie mówiła, że ten Skyway właśnie popiera Rada Ekspertów przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej. Popiera również Państwowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi, firmy konsultingowe z Australii oraz również nawet już były dotacje ONZ na Skyway, tak? Czy to mam tutaj podaje informacje z pierwszej ręki dzisiaj, akurat nie wiem, czy kolega tutaj jest na czacie, ale wyszukał dla nas takie ciekawe informacje, że jeżeli ktoś by chciał mieć potwierdzenie, że to jest realny projekt, który cieszy się tutaj dużym zainteresowaniem. Tutaj krótko, byłam osobiście na międzynarodowych targach transportu i pokazano już te prototypy w skali 1:1. Cieszyło się to stanowisko bardzo dużym zainteresowaniem na targach. Co więcej, tą firmą byli zainteresowani nie tylko prywatni inwestorzy, ale również przedstawiciele innych firm, na przykład takich jak Siemens. I w tym momencie przy rozmachu stanowiska Skyway, stanowisko ich konkurencji Hyperloop od firmy Tesla, to już wspominałam o tym, wypadło bardzo blado. Oczywiście mamy mnóstwo materiałów z tych targów, także można sobie wszystkie takie informacje na temat tych targów znaleźć. Jeżeli wiecie, no macie osoby, które byłyby teoretycznie zainteresowane wykupieniem akcji, no to można im pokazać takie materiały, bo to zawsze podnosi wiarygodność tego biznesu. W tym momencie chciałabym jeszcze tutaj tylko Tobie nadmienić, że firma przecież nie musiała się z nami dzielić tymi tutaj zarobkami, a de facto chcą się z nami podzielić. Mogła wszystkim się tutaj dogadać z takimi dużymi rybami w cudzysłowie i podzielić między sobą ten tort, ale chcieli zrobić to tak, żeby i ludzie zarobili i żeby ich projekt nabrał odpowiedniego rozmachu.
ponieważ wiadomo, że kiedy oni to zaczynali, teraz już naprawdę to nabrało wszystko rozpędu, ale kiedy oni to zaczynali przed 3 laty, jakby de facto zbierać fundusze, tak, na budowę, bo mówiłam wcześniej, że to było od 40 lat realizowane, ale wcześniej to wiadomo, bo trzeba było zrobić, jakby rozrysować, jak ta kolejka będzie wyglądać, no i wszystko zaprojektować od strony technicznej, a de facto realizacja taka stricte, no to jest od 3 lat, ponieważ wiadomo, że na takie projekty są potrzebne ogromne fundusze i 3 lata temu zaczęto dawać tutaj możliwość ludziom, zwykłym ludziom zakupu udziałów. I te osoby, które wtedy w to uwierzyły, mogły dostać za $1 2500 akcji. W tej chwili, jak sami wiecie, mamy taki przelicznik, że za $1 dostaniemy już tylko 200 akcji, a tutaj niedługo może być taka sytuacja, że za $1 będzie już tylko 20-30 akcji. W tym momencie eksperci szacują, że nawet na koniec 2017 roku będzie wartość akcji $1, tak? Czyli $1 jedna akcja. Oczywiście to jeszcze nie będzie oznaczało, że będzie można je sprzedać, no chyba, że już uda się firmie wejść na giełdę, ale to jest taka szacowana waloryzacja po prostu tych akcji. Jest też cały taki długi raport do poczytania na temat wartości tych akcji, jeśli by ktoś chciał. Teraz jeżeli ktoś tutaj zapyta, czy ten $1 jedna akcja to jest taka cena realna, no to proszę sobie uświadomić, że nasze polskie PZU weszło na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję, a my tutaj w sumie mówimy o międzynarodowej firmie, także dla nich taka cena nie jest niczym nieosiągalnym. I tak jak tutaj mówiłam, czy to oznacza, że jeżeli na przykład pod koniec tego 2017 roku jedna akcja będzie równa $1, czy będziemy mogli już z tych akcji zarabiać? No oczywiście prawda jest taka, że tak jak mówiłam, firma jeszcze prawdopodobnie wtedy niestety nie wejdzie na giełdę, no chyba, że zdarzy się jakiś cud, zainwestuje naprawdę bardzo wiele korporacji, też się tak może zdarzyć, no ale najwcześniej wiadomo, będzie można też sprzedać te akcje dopiero wtedy, kiedy firma wejdzie na giełdę. Ja myślę, że to będzie około 2018-2019 rok. Wiadomo, że papierkologia też, żeby wejść na giełdę, to nie jest takie proste, musi specjalna komisja tutaj wszystkie nadać firmie certyfikaty, uprawnienia, zrobić jeszcze dodatkowo taką oszacowanie wartości tych akcji. I chciałabym tylko powiedzieć, że de facto tutaj jest szansa zarobić 5000% przebicia. Czyli jeżeli chcesz po prostu zarobić takie kwoty, że z zainwestowanej złotówki jednej chcesz otrzymać 5000 zł zwrotu, no to mi się wydaje, że to jest projekt odpowiedni dla Ciebie, tak? W tej chwili, tak jak mówiłam, trzeba na to wejście na giełdę jeszcze czekać. Jeżeli firma wejdzie na giełdę, będzie można jednorazowo odsprzedać wszystkie akcje, ale pytanie, czy warto, bo może lepiej warto zostawić te akcje i otrzymywać miesięczne dywidendy. Tutaj Andrzej mówił, że będzie to 20% od wartości posiadanych akcji, czyli zakładając, że na przykład nasze akcje w tej chwili, powiedzmy, które mamy, ich wartość jest $100 000, tak, w tej chwili na przykład na giełdzie, to jeżeli sobie policzymy na przykład 20% od tego, to mamy tutaj wartość miesięcznych dywidend. Oczywiście to jeszcze zostanie potwierdzona ta informacja od firmy, jaka dokładnie będzie procentowo jaka będzie dokładnie wartość tych dywidend, tak? Czyli na to jeszcze potwierdzenie czekamy, ale wiadomo, że te dywidendy na pewno będą. Andrzej mówił, że rocznie. No chyba nie, bo Natalia mówiła mi, Dawid, że będą to miesięczne dywidendy. Jeżeli jesteś Natalia, to proszę sprostuj, czy to będą miesięczne dywidendy, czy roczne, bo wcześniej była informacja, że mają być to dywidendy miesięczne, chyba że Dawid masz na myśli to, że rocznie 20%, tak? To masz na myśli, że rocznie 20%? Proszę napisz, bo to by już też była dla nas taka ważna informacja, tak? Bo też trochę tak dziwiłam, że 20% miesięcznie to jest bardzo dużo.
zwłaszcza od dużych jakby tutaj, jeżeli będziemy mieć bardzo dużo tych akcji, to będziemy mieć bardzo duży kapitał. I w tej chwili, jeżeli jeszcze nie masz tutaj de facto konta, chciałbyś dołączyć, to skontaktuj się z tą osobą, która Cię tutaj zaprosiła, po to, żebyśmy po prostu mogli sobie wzajemnie pomagać. Rocznie? Okej, no to świetnie, warto się dowiedzieć czegoś, ale wypłaty miesięczne, tak? No, czyli w tym momencie możemy sobie przeliczyć, tak? Czyli to by było 20% rocznie. No to wyjdzie w tym momencie tutaj 1,66% miesięcznie, tak? No to tak czy siak to nie jest źle, bo też się dziwiłam, że jest bardzo duża, zawyżona ta stawka. Okej, no to świetnie. No to dobra, no to ja mam nadzieję, że ta kwestia się wyjaśni, bo nie ukrywam, że ona jest kluczowa, tak? Czyli po prostu też fajnie by było, jeżeli Natalia jesteś, to proszę napisz, czy wypłaty miesięczne. Bo bardzo wiele osób oczywiście chce wiedzieć, tak? Bo czy po prostu trzeba wiedzieć, czy bardziej się będzie opłacało sprzedać te wszystkie akcje jednorazowo i wtedy po prostu dostajesz taką wartość w dolarach, jaka jest uzależniona od tej wartości akcji na giełdzie. Miało być wcześniej 5000 dolarów od miliona akcji miesięcznie dywidend. Aha. Okej. Okay. Standardem światowym jest, że dywidendy wypłaca się raz w roku od 20% od wypracowanego zysku. Mhm. No dobra, no okej, okay, no to mówię, Natalia mi mówiła, że miesięcznie, jeżeli rocznie, no to tak czy siak uważam, że warto na takie pieniądze czekać, tak? Czyli w każdym razie to 20% jest potwierdzone, okej. Okay. Jeżeli jak tutaj mówiono, że to jest standard, no to czemu by tutaj miało być, że tak powiem, inaczej? To są, wiadomo, jeszcze takie rzeczy, które potem będziemy dokładnie się dowiadywać w ramach tego, jak ten projekt będzie nabierał rozpędu. Oczywiście tutaj chciałam też wspomnieć, że oprócz takiego zarobku z tych akcji możemy również zarabiać na programie partnerskim. Tutaj jeszcze przeczytam Wasze komentarze. Tego nikt dzisiaj nie powie, może być więcej. A im więcej byłyby warte akcje, tym większe dywidendy, więc warto czekać moim zdaniem. Okej, no dobra, tylko ja bym chciała wiedzieć właśnie, czy to będą roczne wypłaty, czy miesięczne, no ale po tym, co napisał Janusz, rozumiem, że Janusz się trochę orientujesz, tak, na giełdzie, no to w tym momencie uważam, że to będzie wypłata roczna, nawet jeżeli to będzie 20% od wypracowanego zysku, to tak czy siak mogą być to naprawdę gigantyczne pieniądze, bo dzisiaj możemy te akcje nabyć jeszcze bardzo, bardzo tanio. Także jeżeli tutaj, wracając do meritum, jeżeli masz jakieś osoby, które chciałbyś im po prostu pomóc, pokazać im, że ten projekt to rzeczywiście może być szansa na podwyższenie jakości życia, to pokaż im ten projekt, możesz zarejestrować osoby ze swojego linku. Ja również udostępniam osobom chętnym system do zapraszania na automacie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany w języku polskim i angielskim, mam taki system, to można się do mnie oczywiście zgłosić, tak? Ale jeszcze zanim tutaj powiem o tym programie partnerskim, to chciałabym też powiedzieć, jakie w tej chwili mamy najpopularniejsze pakiety. W tej chwili tutaj mamy pakiety 22 500 udziałów. On kosztuje już w tej chwili 25 dolarów za miesiąc, tak? Jest to 10 rat. Potem mamy 40 tysięcy udziałów, 50 dolarów na miesiąc, 8 rat. No i potem tutaj mamy kolejne 100 dolarów rata, czy 200 dolarów rata oraz 300 dolarów rata, ale ten różowy pakiet, w tym momencie de facto on jest tylko, są opłacane dwie raty. I chciałabym tutaj bardzo ważną rzecz powiedzieć, że po prostu w tym ostatnim pakiecie, jeżeli opłacimy dwie raty w ciągu tutaj miesiąca, ważne, żeby to było po sobie, to w tym momencie dostajemy bonus 24 tysiące udziałów, czyli uważam, że on naprawdę jest w tej chwili najkorzystniejszy z tych pakietów ratalnych, ponieważ przy tych innych pakietach zniknęła już możliwość tego, że opłacałeś dwie raty za jednym zamachem,
i dostawałeś bonus. To tylko funkcjonowało na starych pakietach, jeżeli ktoś zarezerwował wcześniej pakiet na starych warunkach, by była zmiana dyskontu, przypominam, no to oczywiście go to obowiązuje. Ale tutaj w tej chwili na tych nowych pakietach już to nie obowiązuje. Ten bonus dostaniemy tylko przy 75 tysięcy udziałów, czyli $300 na dwie raty. A przy tych mniejszych pakietach dostaniemy bonus, ale już nie wystarczy samo opłacenie dwóch rat, tylko po prostu chodzi o to, że trzeba tam zaprosić trzy osoby, które wejdą na pakiet minimum $25 miesięcznie. Więc jakby no tutaj, jeżeli ktoś nie chce zapraszać, to a chciałby dostać taki bonus, to warto naprawdę się zastanowić nad tym pakietem różowym. To jest $300 na dwie raty, czyli całkowity koszt pakietu $600, ale zobaczcie, ile macie udziałów, tak? Także tutaj to tak poglądowo Wam chciałam powiedzieć. Tutaj jeszcze Janusz widzę pisze, dywidendy zależą od wypracowanego zysku, a nie od wartości akcji. Wartość akcji rośnie, jak wzrastają zyski. Okej, no to świetnie, no to ja się bardzo cieszę, że są tutaj osoby, które wiedzą dokładnie takie rzeczy. Bardzo mnie to cieszy, że ty się dzielisz swoją wiedzą. Czyli tutaj dobrze, czyli w takim razie nie możemy liczyć tak, jak liczyliśmy wcześniej, czyli że od wartości akcji, ale po prostu od wypracowanego zysku, czyli tyle, ile firma będzie na plusie, to od tego mamy, rozumiem, odcinany kupon 20%. Także widzicie, no tutaj spotykamy się z Wami na tym pokoju i możemy się czegoś dowiedzieć, tak? Czyli rozumiem, że po prostu będzie to wypłacane według takich standardów, jakie są obecnie na giełdzie. Rozumiem, że tutaj Janusz się orientujesz w tematyce. Czyli Dawid pisze, czyli tak naprawdę teraz to się nie dowiemy nic co do wartości sposobu wypłaty dywidend. No właśnie, Dawid, się dowiedzieliśmy sporo, tak? Bo widzę, że tutaj Janusz jest ekspertem i dowiedzieliśmy się, że standardem jest 20% od zysku i wypłata rocznie. 22 lata w tym siedzę. No to świetnie, to gratulacje. Bardzo się cieszę. To już sobie sprostuję w takim razie informacje na następne prezentacje, bo właśnie co do tej wypłaty dywidend, to pytałam się kilku osób, ale no praktycznie mało kto miał na ten temat informacje. A cieszę się, że tutaj się z nami bardzo tym podzieliłeś. Czyli mamy już teraz jasność. Jeżeli już jesteś tak długo w tej tematyce, no to naprawdę myślę, że masz wiarygodne informacje. Dlaczego firma Skyway miałaby postępować inaczej niż wszyscy, tak? Dobrze, czyli 20% od wypracowanego zysku firmy w przedziale, jeśli chodzi o przedział, no to będzie przedział roczny. Dobrze. Tutaj Dawid teraz pisze, no dobrze, ale jeżeli dywidendy miały być związane z posiadaniem ilości udziałów, no teraz pisze Dawid, to nie wiem, może Janusz skomentujesz, odpowiesz coś na to, bo widzę, że jesteś ekspertem, więc to mnie cieszy, że są takie osoby. Dobrze, teraz tutaj przechodzimy, najpopularniejsze pakiety jednorazowe. W tym momencie tutaj mamy też, jeżeli ktoś nie chce tutaj kupować pakietów na raty, to mamy w tym momencie tutaj pakiety jednorazowe, czyli raz płacisz przykładowo, najmniejszy to jest nawet za $15, czyli tak naprawdę to jest biznes dla każdego i masz określoną wartość udziałów. Mamy również możliwość zakupu udziałów w tym momencie na dziecko. Tutaj jest to bardzo korzystne, ponieważ nie wiem, czy widzieliście te poprzednie slajdy. Tam było, że $50 na przykład to mamy 40 tysięcy udziałów, tak? $50 na 8 rat. A tutaj zobaczcie, jest koszt podobny, $65 na miesiąc, 9 miesięcy jest ten pakiet ratalny ważny i mamy praktycznie dwa razy więcej udziałów. Czyli jeżeli ktoś ma dziecko, tak, czy chciałby tutaj komuś sprezentować, bo to nawet nie musi być nasze dziecko de facto, to w tym momencie no, warto się zastanowić nad tymi pakietami na dziecko, bo po prostu no, wychodzi to korzystniej, jeśli chodzi o stosunek ilości akcji co do ceny. Tutaj widzę, że dalej się konwersacja toczy, ale ja rozumiem to doskonale, bo w sumie to jest no, gorący temat i bardzo ważna rzecz. Janusz pisze, najpierw Dawid pisze, dywidendy miały być powiązane z posiadaniem ilości udziałów. Janusz pisze, oczywiście dywidenda jest przeliczona na każde akcje. Im więcej akcji, tym wyższa dywidenda. Ja słyszałam, że udziały można dopiero odsprzedać firmie po około 3 latach, jak firma wejdzie na giełdę. Czy to prawda? Tak, zgadza się.
Dopiero my mówimy w tej chwili po prostu o terminie odległym, tak? Czyli o tym, jak firma wejdzie na giełdę, czyli tutaj w tej chwili toczy się dyskusja na temat tego, jaka to będzie dokładnie wartość tych dywidend, bo albo będziesz mogła, tutaj Aleksandra, będziesz mogła sprzedać akcje jednorazowo firmie, wtedy po prostu od razu odbierasz cały zysk z akcji, albo będziesz mogła dostawać tutaj dywidendy, tak? No i właśnie tutaj toczyła się dyskusja, jaką formę będą miały te dywidendy. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, mamy też pakiety ratalne dla dużych inwestorów, czyli jeżeli ktoś naprawdę widzi w tym programie potencjał, chciałby mieć więcej akcji, ma również taką możliwość. Są pakiety tutaj też inne. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć kilka dosłownie słów na temat programu partnerskiego, czyli pamiętajcie, mamy czas praktycznie do marca 2017 roku. Jeżeli zapraszasz tutaj inne osoby, uważasz, że pokazując im ten projekt, dajesz im swojego rodzaju szansę, to warto to robić, ponieważ mamy aż 15% z pierwszej linii, a jeżeli nawet jesteśmy zarejestrowani i nie kupiliśmy jeszcze pakietu udziałów, to już możemy zarabiać z czterech poziomów. Oczywiście lepiej wiadomo ten pakiet mieć, no bo korzyści tutaj z tytułu posiadania tych akcji już zostały przedstawione. Chciałam też powiedzieć, że wcześniej jeszcze był bonus w akcjach, ale w tej chwili bonus w akcjach jest przydzielany dopiero od statusu lidera, tak? Czyli mamy tutaj kilka takich, jakby, że tak powiem, szczebli w cudzysłowie kariery, bo partner zarabia z czterech poziomów, jest osoba zarejestrowana bezpłatnie, potem konsultant zarabia już z pięciu poziomów, następnie lider to już jest osoba, która, w której strukturze są trzy osoby, które zainwestowały minimum $200 i w tym momencie taka osoba już dostaje, tak jak mówiłam wcześniej, nie tylko bonus w dolarach, tak, które te prowizje zresztą można wypłacać od razu, ale również dostanie bonus w akcjach. Potem kolejne te szczeble, tutaj jeszcze był konsultant, tak, czyli już to jest osoba, która zainwestowała i również zaprosiła dwie osoby, czyli jak mówiłam, partner, konsultant, konsultant lider, również ta rozpiska taka szczegółowa marketingu jest też na naszym panelu, tak, jeżeli ktoś by chciał dokładnie poczytać, jakie tutaj są te szczeble. Potem mamy master, no i żeby zostać takim masterem, to jest, co jest ciekawe, trzeba pomóc trzem osobom zarabiać tutaj naprawdę dobre pieniądze, czyli musisz mieć minimum trzech liderów, tak? Czyli jeżeli uda Ci się tak zrobić, żeby po prostu trzy osoby swojej grupy awansowały na liderów, to w tym momencie odblokowuje Ci się zarabianie do dziewięciu poziomów. Następnie już mamy wyższy szczebel ekspert, jak mówię tutaj, żyć, a nie umierać, bo już zarabia z 20 poziomów. I następnie mamy kolejny top ekspert, no to już tutaj odblokowuje się zarabienie do 24 poziomów. Także jeżeli byś chciał dokładnie o warunkach sobie tutaj poczytać na spokojnie, bo interesuje Cię polecanie też tego programu, jak mówiłam, prowizji z programu partnerskiego można wypłacać od razu, to można sobie w panelu więcej informacji na ten temat ściągnąć. Teraz tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że dodatkowo firma daje Tobie bonus, jeżeli w Twojej grupie, tak, już nieważne, czy to są osoby z Twojego polecenia, czy na przykład po prostu poleceni Twoich poleconych, to daje Ci bonus, jeżeli będzie po prostu sprzedana pewna liczba pakietów w miesiącu, to dolicza Ci do tych 15%, co mówiłam z pierwszej linii, dolicza Ci na przykład 1%, 2%, czy nawet 3%, czyli de facto może nawet wyjść, że będziesz zarabiać 18% od każdego wprowadzonego partnera. I teraz jeszcze ostatnie trzy pytania, takie, które po prostu są najczęściej zadawane, a potem jeszcze odpowiem na Wasze pytania. I tak, w tej chwili, czy ten projekt jest realny? Jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko tak naprawdę jest w każdym biznesie, go się nie uniknie. Ale jak sam widzisz, jeżeli uważnie słuchałeś tej prezentacji, ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces. Międzynarodowe targi transportu, w których uczestniczyła firma, potwierdzają, że jest to przedsięwzięcie jak najbardziej realne. Bo często słyszymy,
że to są jakieś bajki, że ten projekt jest nierealny, nie ma szansy powodzenia. No ale halo, już ponoć kolejka będzie tutaj jeździć 29 listopada, znaczy się nie ponoć, tylko na pewno. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, dalej myśli, że te filmiki na YouTube są spreparowane, to niech po prostu jedzie osobiście na Białoruś i się przekona, że to wszystko rzeczywiście ma ręce i nogi. Kiedy firma wejdzie na giełdę i otrzyma swoje dywidendy, to jest pośrednio też odpowiedź na pytanie tutaj Aleksandry, tak? Tak jak mówiłam, na pewno nie będzie to wcześniej niż 2018 rok, no chyba, że jakiś cud się stanie. Także raczej tak te 3 lata około, myślę, że tutaj trzeba na to czekać. Bo wiadomo, tak jak tutaj słusznie zauważył Janusz, ta firma musi zarabiać, tak? Jak oni będą zarabiać, to swoimi zyskami po prostu się z nami wtedy podzielą. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, że się podzielą, to mamy to zapisane też w naszych umowach. Dostajemy też certyfikaty. I tutaj właśnie co do certyfikatów, to za chwilę też będę mówić, że można sobie też je zamówić albo do domu, albo można też je mieć w wersji elektronicznej. I jeszcze moje ulubione pytanie, jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? No i odpowiedź jest taka, że firma jest spółką akcyjną, ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów. Jest też również taka specjalna baza, gdzie można wyszukać IZIN, międzynarodowy numer papierów wartościowych. Także tak naprawdę, jeżeli śledzisz ten projekt, tak samo jak ja to robię i widzisz, że no, w tym roku tak naprawdę nastąpił przełom, tak? Co tu dużo ukrywać? W tym roku, zobaczcie, były tak, międzynarodowe targi transportu, firma teraz jakby już zrobiła jedną część tej kolejki, zaprezentuje ten prototyp, podpisują kolejne te umowy, zaangażował się też ten Rothhook, tak, zaczął po prostu planować ten prototyp w Australii, czyli naprawdę bardzo dużo tutaj ważnych rzeczy zostało zrobionych właśnie w tym roku. I ja myślę, że już jak takie po prostu tutaj bariery oni przekroczyli, to będzie to się tylko rozwijało jeszcze tylko szybciej. I jeszcze tutaj kwestia certyfikatów. Po zakupie pakietu zawsze wypełniamy certyfikat udziałowca w firmie. Też chciałabym zaznaczyć jeszcze jeden ważny szczegół, że może zauważyliście, że w panelu się pojawiła teraz konieczność dodatkowej weryfikacji, tak? Czyli nie zdziwcie się, jeżeli po prostu poproszę Was jeszcze raz o wypełnienie danych osobowych i przesłanie swojego skanu dowodu osobistego i potwierdzenie adresu, czyli na przykład jakiś rachunek. Jeszcze tutaj informacja dla osób, które są może pierwszy raz. Chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli nie masz środków finansowych, żeby zainwestować w ten projekt, chociaż tak naprawdę no, inwestycje tutaj zaczynają się od 15-25 dolarów, no to w tym momencie, jeżeli się zarejestrujesz za darmo, no to dostaniesz 100 akcji gratis. Także tutaj tak czy siak warto. No i teraz, jeżeli macie jakieś pytania, no to czekam na Wasze pytania. Czy mamy jakieś pytania? Jak nie mamy pytań, no to za chwilkę oczywiście kończymy. Też zapraszam wszystkie osoby, jeżeli nie jesteście jeszcze na naszym czacie. Można dołączać na Skype, tak, tam zazwyczaj mamy najświeższe informacje, są wrzucane też wszystkie filmiki i są informacje na temat tego, co się dzieje aktualnie w firmie, tak, oczywiście tutaj w sumie mamy kilka nawet czatów, tutaj wrzuciłam link do jednego. Dobra, skoro nie ma pytań, to kończymy, czekam jeszcze minutkę. Czekam jeszcze minutkę i w takim razie bym prosiła o napisanie na czacie. Ok, Dariusz pisze, że jest pytanie, dobrze. Dobrze, to czekam, aż tutaj napiszesz swoje pytanie, jeżeli masz pytania.
Dariusz napisał, czy możesz powtórzyć zasady przydziału bonusowych akcji z pakietów za 250? Za 250, tak? Momencik, bo takiego pakietu chyba nie mamy. Więc tutaj byś musiał sprecyzować. Za chwilkę ci pokażę ten slajd, tak? To był pakiet za $300, tak? $300 dwie raty, czy który? Aha, pytasz się o ten pakiet 10 rat $25 miesięcznie, ok? Już ci mówię, a więc tak, żeby dostać bonus 5000 udziałów, w tej chwili, jeżeli masz kupiony pakiet już na nowych zasadach, tak? To wówczas chciałam cię poinformować, że żeby dostać bonus, trzeba zaprosić minimum 3 osoby, które również wykupią ten pakiet za $25 miesięcznie. Oczywiście, jeżeli znajdziesz osoby, które wykupią wyższe pakiety, to wówczas również bonus zostanie naliczony, tak? A jeżeli ktoś nie lubi zapraszać, czy po prostu nie ma takiej możliwości, czy też nie ma czasu, a chciałby również dostać bonus, to zalecany jest pakiet różowy, bo tam, jeżeli spłacisz go po prostu dwie raty w przeciągu miesiąca, tak, czyli muszą być koniecznie w przeciągu miesiąca spłacone, żeby nie przekroczyć ważne tego terminu, to w tym momencie dostaniesz bonus 24 tysiące udziałów i nie musisz nikogo zapraszać. A przy pozostałych wszystkich pakietach, żeby dostać bonus, to trzeba już zaprosić minimum 3 osoby na pakiet $25 miesięcznie. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Ok, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie mamy, to kończymy w takim razie. Czekam jeszcze chwilkę. Ok, dziękuję bardzo. Aha, teraz Dariusz pisze, czyli jeżeli nie mam szansy zaprosić trzech osób, to lepiej płacać te $25 i nie szarpać się na podwójną ratę. Trzy osoby w 30 dni muszą być, tak Janusz? No to widzisz, to jeszcze lepiej. Znaczy jeszcze lepiej, w sensie no jest trudniej, tak, de facto. No jeżeli nie masz szansy, no to lepiej się nie szarpać na podwójną ratę, chyba że opłaciłeś pakiet przed zmianą dyskontu, tak? Chyba że ty kupiłeś pakiet przed zmianą dyskontu, czyli że to był pakiet na starych zasadach, to już ty musisz wiedzieć, czy ten pakiet był wykupiony na starych zasadach, czy na nowych, tak? Bo podwójna rata jest owszem aktualna, ale dla pakietów, które zostały wykupione przed zmianą tych cen, tak? A zmiana, to już wiesz wszystko, ok. Dobra, no to super, no to dzięki bardzo. No to w takim razie kończymy i do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnym webinarze.